Siema, z tej strony El Ambasadore. Wy jesteście moimi zajebistymi widzami, a ja witam was w drugiej części mojego wideo poradnika po znajdźkach w grze Bulletstorm. Jak widzicie, będziemy dziś przemierzać akt trzeci, gdzie znajdziemy kilka infobotów oraz kilka rojów elektromułów. Pierwszy rój znajduje się podczas drogi na Tamę. Jak widzicie, mamy piękny widok i mamy też właśnie wspomniany pierwszy rój. Pierwszy za nami, zostały jeszcze tylko dwa roje do zniszczenia. Po tym jak zdobędziecie snajperkę, po prawej stronie znajdziecie pierwszego infobota. Chwilę później na przystani, w tym pomieszczeniu, gdzie było kilku zbirów, śmiga sobie drugi infobot w tym rozdziale. Trochę dalej znajdziecie kolejny rój z elektromuchami. Tak, to był drugi. Jeszcze jeden. W opuszczonym hotelu mamy obok siebie infobota. Boom. I po wykończeniu przeciwników, sprawdźcie prawą stronę. Znajdziecie tam kilka elektromuch. Chodź tu. I to było na tyle. Przechodzimy do drugiego rozdziału. Zanim opuścicie most, wystrzelajcie małe niebieskie latające gówno. Chodź tu. Jest. Okej, pierwszy rój. Kiedy już uda nam się uratować Driszkę, wchodzimy na wielki plac. Zamiast iść prosto, po prostu skręćcie w prawo. Zobaczycie tam pierwszego infobota. Drugi znajduje się trochę dalej. Ja użyję smyczy, żeby go zniszczyć. Kolejne na naszej liście są muchy, które znajdują się chwilę za tym infobotem, którego zniszczyłem przed chwilą. Drugi rój za nami. Ja dostaję achievementa, wy jeszcze nie powinniście dostać tego achievementa. Ostatni infobot w tym rozdziale znajduje się właśnie na windzie i trudno, naprawdę trudno go przegapić. Okej, do zobaczenia w trzeciej części. Yo!